No więc dzisiejszy dzień zaczynamy znowu na pustyni. Gdzie jest tata? Bo sobie musi zbrać. A może ci zrobić? Nie robię sobie zdjęcia. Nie, ale mogę tobie. Czekaj, on musi nagrać parę słów do swojego bloga. A dobra, właśnie. No tak, tutaj się chwilę, idę zniszczyć to. Już nagrywasz? Tak. A to dobrze. To dobrze, to ty mów, a ja będę sobie tutaj robić rzeczy. Cyszę tutaj i uświadamiasz sobie, o kurde, ale ładny widok. Grzesiu, zajodło idę tam z góry. I zobaczcie, ile po tej stronie jest wszelakich śmieci. No to jest właśnie niestety przykra prawda. Po tamtej stronie, prawej stronie drogi, piękny taras widokowy, czyściutko, wszystko zadbane. A już po tej stronie po prostu rzeka śmieci. O, tak. Tu 10 dolarów, tam 10 dolarów. Ja biorę. Jesteśmy nad rzeką Jordan w miejscu chrztu Jezusa. Dlatego, że oczywiście wszyscy Żydzi czytają proroctwa, ale jednocześnie wiedzą, ale ładnie. Się grupa ludzi, która ich tak po prostu stoi przed nimi i tak po prostu nagrywa. Słuchajcie, w Izraelu była koncepcja takiej jakby zastępczej. Trzeba tak chcecie zdjęcia Grzyszka. Grzesiek. Tutaj znajduje się pole minowe. Zostanie czułkiem wyróżnione. Było rozbrajane, ale no wiadomo, nie wszystko udało się wyciągnąć. Ale stójcie, to ja wam wyjdę. Krzysiek! Mogę być za, ale nie trzeba. Tam jest Góra Kuszenia. A tu jest cała panorama Jerycha. Daj mi to na łok! Bo właśnie w Jerychu jesteśmy teraz. Ale... ferie zimowe pod palmami. Też byłeś na filmie Grzyszka? No. To pozdrów jego fanu. Więc ona... Natomiast ja widzę pani, ale ja widzę, że jestem panu Grzegorza Ślązaka. Nie siedzenia w tej chwili. Rodo, Grzechu, ta vlog jest stream. Jeszcze raz. Pozdrawiam panu Grzegorza Ślązaka. Dobrze przycelowana. A na tej ulicy po prawej stronie co piątek odbywają się... O, super. Bardzo fajne. Jesteśmy oczywiście, tak jak wczoraj, w Betlejem, bo byliśmy jeszcze w sumie do niedawna w Jerychu. No i jak wracaliśmy, to stwierdziliśmy, że jeszcze sobie trochę pochodzimy po właśnie Betlejem. Więcej naprzeciwko mnie jest Bazylika Narodzenia, za mną Grota Mleczna. Co nam powiedziałem wczoraj? Polska flaga.